Rozdział trzydziesty piąty Słuchaj, Tomek, powiedział hak. Gdybyśmy znaleźli linę, moglibyśmy zwiać stąd. Okno nie jest wysoko. To bez sensu. Dlaczego chcesz zwiewać? E, nie lubię tłoku. Nie jestem do tego przyzwyczajony. Ja tego nie wytrzymam. Nie zejdę do nich. Gadanie to nic nadzwyczajnego. Zresztą wszystko mi jedno. Nie bój się, będę stał obok i uważał na ciebie. Zjawił się Sid. Wiesz, Tomek? Powiedział. Ciocia czekała na ciebie całe popołudnie. Mary przygotowała twoje odświętne ubranie i wszyscy o ciebie pytali. Czy to coś na twoim ubraniu to glina i świeca? Sid, bądź łaskawy nie wtykać nosa w cudze sprawy. Co to za tam na dole? To taki wieczorek, jakie wdowa często urządza. Dziś jest to przyjęcie na cześć Walijczyka i jego synów za to, że ją wtedy w nocy uratowali. Słuchaj, jak chcesz, to mogę ci powiedzieć nawet coś więcej. No, mów. Bo widzisz, stary Jones przygotował dla zebranych pewną niespodziankę, ale ja podsłuchałem, jak mówił dziś o tym z Ciocią. He, teraz to już nie jest żadna tajemnica. Wszyscy już wiedzą, wdowa też, ale udaje, że się niczego nie domyśla. Panu Jonesowi bardzo zależało na tym, żeby hak był tu dzisiaj, bo bez niego nie mógłby tak efektownie wystrzelić przed gośćmi z tą tajemnicą. Tajemnicą jaką? No, że Hak śledził tych bandytów aż do domu wdowy. Stary Jones chciał swoją niespodzianką narobić tutaj dużego hałasu, ale zdaje się, że nic z tego nie będzie. Sid zachichotał, bardzo z siebie zadowolony. Sid: Czy to ty rozgadałeś? Wszystko jedno kto. Ktoś rozgadał, to wystarczy. Sid: W całym mieście znam tylko jednego takiego łajdaka, który jest zdolny do czegoś podobnego. Tym łajdakiem jesteś ty. Gdybyś znalazł się przypadkiem na miejscu Haka, zwiewałbyś stamtąd, ażby się za tobą kurzyło i ze strachu nikomu nie pisnąłbyś ani słowa o bandytach i ratunku dla pani Douglas. Umiesz tylko robić świństwa i nie możesz znieść, gdy kogoś chwalą za coś dobrego. No, no, nie dziękuj, jak mówi wdowa. Tomek chwycił Sida za uszy, wytarmosił go porządnie i kilkoma kopniakami pomógł mu wydostać się za drzwi. Idź, poskarż się ciotce, jeśli masz ochotę. A jutro nastąpi ciąg dalszy. Kilka minut później goście wdowy zasiedli do uroczystej kolacji. Zgodnie z ówczesnym zwyczajem, wszystkie obecne dzieci, a było ich kilkoro, posadzono przy małych stoliczkach pod ścianą, stojących w tym samym pokoju. Gdy nadeszła odpowiednia chwila, pan Jones wygłosił mowę, w której podziękował wdowie za zaszczyt, jaki spotkał jego i jego synów. Ale ciągnął dalej: jest tu jeszcze ktoś inny, którego skromność i tak dalej i tak dalej. Mistrzowsko wyjechał ze swoją dramatyczną rewelacją o roli Haka w tej przygodzie, lecz zdumienie gości było mocno udawane i nie objawiło się w sposób tak głośny i żywiołowy, jakby to miało miejsce w innych okolicznościach. Pani domu jednak bardzo zręcznie udała zdziwienie i zasypała Haka taką ilością komplementów i objawów wdzięczności, że biedak zapomniał nawet o tym, jak okropnie czuje się w swoim nowym ubraniu. Wydawało mu się, że jest tarczą, w którą mierzy uwaga wszystkich gości, ich życzliwe spojrzenia i huralne pochwały. Wdowa oświadczyła, że zamierza przyjąć Haka do swego domu i wziąć go na wychowanie, a później, o ile jej środki na to pozwolą, pomóc mu skromnie, ale przyzwoicie urządzić się w życiu. Hakowi tego nie trzeba, wszedł jej w słowo Tomek. Hak jest bogaty. Tylko dzięki dobremu wychowaniu goście nie zareagowali gromkim śmiechem na ten świetny dowcip towarzyski. Kłopotliwe milczenie przerwał Tomek. Hak ma pieniądze. Może państwo temu nie wierzycie, ale to prawda. Ma ich całą masę. Proszę się nie uśmiechać. Zaraz mogę państwa przekonać. Jedną chwileczkę. Wypadł z pokoju. Wszyscy spoglądali na siebie, nie wiedząc, co o tym myśleć. Na haku spoczęły pytające spojrzenia gości, ale ten milczał, jak zaklęty. Sid, o co chodzi Tomkowi? Zapytała ciotka Poli. On. Nie rozumiem. Z nim nigdy nic nie wiadomo. Ja nie wiem. Wszedł Tomek, uginając się pod ciężarem worków i nie dał ciotce dokończyć zdania. Wysypał na stół całą górę złotych monet i powiedział po prostu: połowa jest haka, a połowa moja. Widok takiej masy pieniędzy zaparł wszystkim dech w piersiach. Wytrzeszczyli oczy i siedzieli jak skamieniali. Po chwili jednak odzyskali mowę i wszyscy naraz zaczęli domagać się wyjaśnień. Tomek oświadczył, że może udzielić wyjaśnień i tak też zrobił. Opowiadanie było długie, ale słuchało się go niczym sensacyjnej historii. Nikt ani słowem nie zmącił uroku, jaki miała opowieść Tomka. Gdy skończył, pan Jones powiedział: Myślałem, że dziś wieczór zadziwię państwa moją niespodzianką, ale wobec tego, co tu widzę, przyznaję, że była ona bardzo mizerna. Przeliczono pieniądze. Było tego ponad dwanaście tysięcy dolarów. Nikt z obecnych w salonie gości nigdy nie widział tylu pieniędzy naraz chociaż byli wśród nich i tacy, których majątek przedstawiał większą wartość.